Gdzieś na krańcach wszechświata dryfuje Goliat. Ostatnia nadzieja ludzkości. Po wielkim wybuchu wszyscy byli pewni, że jedynymi ocalałymi postaciami są Milton i Skaach. Na szczęście byli w błędzie. Przed eksplozją planety dr Gaskin zdołał ewakuować ostatnich ziemian. Przed katastrofą wystrzelił on w przestrzeń kosmiczną tylko sobie znanymi sposobami całą bazę, którą tak długo budowali z Miltonem. Goliat, bo tak nazwali swój prom kosmiczny ziemianie, bardzo długo był swoistym inkubatorem ludzkości. Niestety z oczywistych powodów z czasem zaczęły kończyć się zapasy tlenu i jedzenia. Wszyscy wiedzieli, że czym prędzej muszą odszukać planetę z odpowiednimi warunkami do życia. Nie było łatwo, ale udało się, dosłownie w ostatniej chwili. Nowy świat, na którym zamieszkać mieli ziemianie, nie był piękny. Przypominał raczej martwą, rdzawą pustynię. Goliat ostatkiem sił przebił atmosferę obcej planety i rozbił się o skalne pustkowia. Twarde lądowanie udało się przeżyć wszystkim. Jeśli jesteście ciekawi, co wydarzyło się dalej, śledźcie stronę bloodspace.pl, na której mieszkańcy Nowej Ziemi publikować będą filmy ze swoich przygód. Od dzisiaj liczy się tylko jedno. Przetrwa najsilniejszy.